Cześć moi drodzy, witam Was na kolejnej zdrabkowej premierze. Dzisiaj mamy zupełną nowość, jest to zdrabko książeczka Playbook. Jej koszt to 30 zł, a do wygrania mamy aż 1,5 miliona. Ta książeczka składa się z 6 różnych zdrabek, każda nawiązuje do siódemki. Tutaj mamy szafirową, rubinową, jest zdrabka szmaragdowa, ametystowa, topazowa oraz diamentowa. Każda z nich ma inne zasady, nie będę teraz tego pokazywać, żeby nie przedłużać, po prostu podczas drapania będziemy sobie tłumaczyć. Tak jeszcze wygląda legenda z wygranymi, 30 zł najniższy stopień, a 1,5 miliona ten najwyższy. Ostatnio za dobrze nie idzie, więc przygotowałem tylko dwie sztuki, 60 zł to jest mój wkład, zatem zapraszam Was do oglądania. Trzymajcie kciuki oczywiście i lecimy. No to zaczynamy. Numer 1-11, to zacznijmy sobie od jedynki. Dobra, i mamy pierwszą zdrabkę szafirową. Żeby w tej zdrabce wygrać, musimy znaleźć wygrywające liczby i Twoje liczby. Jeżeli dodatkowo znajdziemy siódemkę, to również wygrywamy. I mamy tak 13, 26, 29 i 15. Jest tak 25, 27, 4, 2, 9, dobrze, dalej 11, 17, 33, mamy siódemkę, także zdrabka będzie na dzień dobry wygrana i bardzo fajnie, bo ostatnio za dobrze nie szło. Sprawdzamy co pod tą siódemką, mamy tutaj 5 zł, także widać, że książeczka będzie rozrzucona z wygranymi po 5 zł, tak się może okazać. Przechodzimy teraz do kolejnej strony, tutaj rubinowa. Szukamy rubinu lub siódemki. Worek, pierścionek, lustro, jest siódemka. Perfumy, perła, zegarek, kufer, złoto oraz moneta. Pod siódemką mamy również 5 zł. No, także chyba wszystkie zdrabki będą tutaj po 5 zł wygrane. A czy tak będzie, to zobaczymy. W szmaragdowej szukamy siódemki w jednej linii, żeby wygrać przypisaną wygraną. Mamy siódemkę, worek, plik, perfumy oraz trofeum. Dalej mamy, o, kolejną siódemkę, prezent. Znowu siódemka i znowu siódemka. Moneta, siódemka, tutaj mamy szafir, kolejną siódemkę i kolejną siódemkę, gra piąta, szafir, siódemka, tutaj jest kufer, plik oraz portfel, gra szósta, lustro, garnek, siódemka, złoto, róża, nasypało tymi siódemkami, zegarek, siódemka, róża, kufer oraz monety. I mamy tak, tutaj jest przegrana, czyli tutaj w tej zdrabce mamy wygraną. To jest 5 zł, tutaj mamy 5 zł, a tutaj niestety wygranych nie ma, bo muszą być 3 razy takie, 3 razy siódemki w jednej grze. Dobra, czyli tu jest dyszka na tej zdrabce. I teraz tak, kolejna ametystowa, tutaj szukamy dwóch identycznych symboli, czyli coś na zasadzie pudełka czekoladek. Pierścionek, pierścionek i naszą wygraną jest 5 zł. Korona, złoto, zegarek, perła, portfel, portfel mamy drugą wygraną, jest kolejna piątka, kufer, kufer, wygrana jest 5 zł, perła, lustro, tutaj mamy monetę, koronę, monetę, złoto, worek i worek. I tutaj też mamy 5 zł, także to jest 1, 2, 3, 4, 20 zł w strawce ametystowej się trafiło. I zostają nam dwie ostatnie, jeśli chodzi o tą pierwszą książeczkę.
Tutaj musimy znaleźć trzy identyczne symbole. Jeżeli znajdziemy trzy razy symbol siódemki, to mnożymy przypisaną wygraną. Mamy 7, 7 i 7, także wygrana nasza będzie pomnożona razy 2. Róża, plik, naszyjnik, perfumy, perfumy, perfumy. Korona, dzwonek, dzwonek, naszyjnik, róża, podkowa, szminka, pierścionek, 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 tu też będzie wygrana, szminka, perła, perła, świnka, złoto, moneta, igra dziesiąta, złoto, lustro, lustro. Także mamy tutaj trzy wygrane. Siódemki mnożą, czyli mamy 10 złotych, tutaj jest piątka i tutaj jest piątka, czyli też mamy 20 złotych na tej stratce. Dobra, i ostatnia, diamentowa. Tutaj mamy trochę podobnie jak w szafirach, rubinach, szmaragdach, czyli w tym polu trzy razy taka sama kwota, a tutaj mamy wygrywający symbol. No to szukamy, czy mamy tutaj trzy razy jakąś wygraną. 30, 30, 900, 300, 9000 i 100 złotych, 10 złotych, także niestety. A wygrywającym symbolem jest perła. No to szukamy takiej perły tutaj. W zdrabce mamy tak, koronę, kufer, szminkę, lustro, zegarek, worek, pierścionek oraz perfumy. Czyli ta zdrabka diamentowa nie przyniosła żadnej wygranej. A jeśli chodzi tutaj o tą pierwszą zdrabkę, to mamy tak 20 zł. 20 to jest 40, tutaj mamy 50 zł. 55, 60 zł. Także pierwszy playbook, jaki wydrapałem, przynosi całkowity zwrot dzisiejszego odcinka. No to świetnie, przynajmniej jakaś pozytywna wiadomość. A my się zabieramy za książeczkę drugą. No i co my mamy tutaj pod tym, pod tą pierwszą zdrabką szafirową? Sobie to bardziej złożę. O. I zaczynamy. 6, 28, 19 oraz 20. I mamy tak 21, 34, 27, 18, 4. Dalej 11, 25, 2, 13 i 23. Tutaj nie mamy żadnej wygranej. Zdrabka druga, rubinowa. Korona, szminka, tutaj mamy kufer, worek, lustro, pierścionek, złoto, perła, portfel oraz zegarek. Ani siódemki, ani niestety rubinu. Szmaragdowa, trzy siódemki w jednej grze, które nam dadzą wtedy wygraną. Mamy tak 7, 7, garnek, szafir, lustro, pierwsza gra przegrana, dalej mamy koronę, siódemkę, drugą siódemkę, róże, trofeum, siódemka, perfumy, siódemka i szafir, dalej 7, perfumy, pierścionek, 7 i złoto, 7, kufer, lustro, szminka, plik, 7, moneta, bransoletka, prezent, zegarek, 7, bransoletka, 7, pierścionek. Czy będzie siódemka? No niestety nie. Kolejna zdrabka ametystowa i szukamy dwóch takich samych symboli. Kufer oraz moneta, lustro, korona, portfel, lustro, pierścionek, korona, worek, perła, kufer, zegarek, worek, moneta, portfel, zegarek oraz pierścionek i złoto. No tutaj się kroi chyba pusta zdrabka, bo jak nic nie rozrzucają, to chyba nic nie będzie. Chyba że w jednej będzie jakaś wygrana. Zobaczmy, tutaj szukamy
trzy razy takiego samego symbolu. Prezent korona. Korona, pierścionek, perfumy, świnka, podkowa, perła, szminka. Tutaj mamy lustro, moneta, naszyjnik, gra szósta, moneta, dzwonek, dzwonek, róża, prezent, plik, pierścionek, róża, złoto, perła, naszyjnik, podkowa i gra dziesiąta. Tutaj również są trzy różne symbole. No i ostatnia szansa w diamentowej siódemce. 50 tysięcy, 100 złotych, 150, 10, 150 tysięcy. I wygrywający nasz symbol to pierścionek. I czy taki się trafi? Perfumy, moneta, perła, korona, portfel, zegarek, lustro oraz kufer. Tutaj widzę oznaczenia kontrolne UB. Także druga zdrabka niestety się okazała przegraną, ale jedna książeczka jest wygrana, także zróbmy sobie szybkie podsumowanie. A więc tak, moi drodzy, jeden playbook okazał się wygrany na kwotę 60 zł, także udało mi się odzyskać cały wkład. Mieliśmy dużo fajnego drapania, bo w sumie 6 różnych zdrapek razy 2. No i poszło całkiem przyzwoicie. Dobrze, ja Wam dziękuję za oglądanie, za trzymanie kciuków przede wszystkim. Oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło i cześć!